Cześć, w kolejnym vlogu. Jak zbiegam w pośpiechu na klatce schodowej, to znaczy, że przed nami kolejna przygoda. Jedziemy z Markiem Rusem na Włochy. No i jesteśmy na miejscu. Marek co? Idzie z tyłu, wjeżdżamy. A walczymy, bo tu przed nami same zwierzęta szły. Buty sobie dzisiaj wzięliśmy trochę grubsze niż zwykle. Przynajmniej ja, chociaż miałem taki pomysł iść tu w Adidasach. No ale to nie byłby dobry pomysł. Okej, w Adidasach? No, bo mam takie, wiesz, Adidaski wyśmigane. No. Ale tak sobie pomyślałem, że może tak być, że do kolan będzie śnieg. No i bo tak może być. Tak, no. Może być. Będę sobie kijem badał głębokość śniegu, czy utoniemy, czy nie, ale zima jest piękna w lesie. A no, góry śnieg, to jest petarda taka, że to jest w ogóle nieporozumienie. Nie? Śnieg bywa po kolana, ale w większości po kostki, nie jest źle. Dochodzimy powoli do lasu, ale się ciężko idzie przez ten śnieg. Tak jakbyśmy... Nie, myślę, że nawet po suchym piasku na plaży to by się łatwiej szło. No, mam takie Nike. Takie niby zimowe, nie? Za kostkę. No. Bo przedwczoraj jak w nich wyszedłem, to zimniej mi nie było nigdy jak w tych górach, nie? A wczoraj sobie w Reebokach wyskoczyłem normalnie w jakichś takich letnich i normalnie mi się chodziło. A dobrze, że mamy te buty, wiesz, za kostkę to... No dokładnie. Chociaż trochę się tam nasypuje już. Dochodzimy do lasu, no myślę, że w lesie będzie mniej śniegu trochę. Michał też jest wyposażony w GoPro. Ładujemy materiały razem. Masa już jest. Linia lasu już przed nami. Mam ciepłą herbatkę, a ty wziąłeś? Mam. Tylko nie wiem, czy ciepła, bo nie czułem za tego, ale chyba ciepło. Na wiosnę, jak szedłem w podobnych warunkach, wziąłem sobie wodę w butelce. No i po pół godzinie już była taka lodowata, że bolało, aż jak ją piłem, a na drugi dzień mnie gardło po prostu bolało i parę dni było wyjętych. Dlatego dzisiaj termosik, herbatka i chyba tam sobie koło ula przycupniemy na chwilkę i się napijemy. Ale jest pięknie. A tamten szczyt zdobywałem ostatnio, wtedy kiedy mi się paliwo skończyło w aucie. Mam nadzieję, że to dobrze widać, bo ustawienia GoPro znowu zmieniałem dzisiaj. Mam wrażenie, że jest cieplej w lesie jak na tym. Tak, też mi się tak wydaje, nie? Tak, nie ma. Właśnie latem jest chłodniej i jest przyjemniej, a teraz chyba przez to, że nie ma wiatru, jest cieplej. Myślałem, że będzie właśnie zimno, ubrałem się trochę cieplej i trzeba będzie się chyba rozbierać zaraz. Takie niespodzianki jeszcze. Dobrze, że widać, że tu jest woda, bo... Można by się nieźle. No, może mogłoby być przygoda. Nie mam żadnych skarpet na zmianę, więc trzeba by było. O kurde. Co leży normalnie? Zobaczcie, jaką mam taśmę klejącą, bo chciałem sobie GoPro przyczepić do tego. No, moi drodzy, stabilne ujęcie zrobić takiego, przyczepić gdzieś do drzewa i tak. I właśnie przebitki robimy. Trzeba zrobić konstrukcję, to jest tak zwany tam. Jak to się nazywa? Statyw drewny. Tak będzie to wyglądało. Co? Może tą gałązkę wykorzystać? No w ogóle to kurwa. Przecież mnie. Zaraz mnie pojebie. Rzeźba, jak zwykle, ale. Rzeźbione kreatywnie to... i bardzo dobrze. Zamiast kupić jakiegoś tripoda czy coś, to... Nowy smartwatch znowu mi wyłączył trening po 7 minutach. Nie wiem, czy ja mam takie szczęście, czy coś kliknąłem przez przypadek, ale no, jakiś po prostu fatum za mną chodzi. Każda opaska mi stopuje i pauzuje te treningi. Włączyłem od nowa, testuję dalej. Ja swojego patyka znalazłem ostatnio. Marek znalazł dzisiaj. A co mówisz, o czym mówisz? O kiju. Tak, no. Bardzo pożyteczna rzecz, gdyż, moi drodzy, można badać, czy nie ma czasem wody przed tobą albo jakiegoś tego, nie?
No, albo się uratować przed glebą. Tu już tak parę razy mnie uratował ten kijek. No, ale tu jest pięknie. Zobacz, jaka miejscowa. Dopiero przerwę robiliśmy, ale nie wiem, czy nie zrobimy drugiej, bo tylko Daszku tu nie ma, ale jest tak naprawdę sympatycznie. Fajnie, żeby ognisko zrobić czy coś, nie? No, elegancko. No, ale krajobraz jest bajeczny. Wybraliśmy się dzisiaj, bo była jeszcze opcja na jutro może, ale mają być roztopy. I po pierwsze nie chcę gdzieś ugrzęznąć, a po drugie, no kurde, jednak dla tych widoków to warto. Pierwszy raz przede mną taki szczyt, który nie idzie, nie jest bezpośrednio na szlaku. No i mamy lekkie takie zadanie, wyczyn, że musimy znaleźć drogę, zejść ze szlaku. I pewnie latem to ta droga jest tu dobrze widoczna, ale teraz mamy pewien kłopot. Cofamy się na razie, no i będziemy łapać, ale podejście na pewno będzie turbo dzikie, bo tam na pewno nie będzie jakichś takich ścieżek wyrobionych. Traktorem nikt tam nie jeździł pewnie. No raczej nie. Mamy jakiś znak, jakiś słupek i teoretycznie musimy tą drogą iść prosto. Nie jest tak źle, bo coś jednak wykarczowane, i wszędzie znaki zwierząt, ślady zwierząt znaczy. Aż dziwne, że jeszcze żadnych nie spotkaliśmy, ale chyba jesteśmy na tyle głośni, że się po prostu nie podchodzą. Dwa niedźwiedzie łażą po lesie, to czeku gdzie to podobnie. Z kijami, nie? Dwa niedźwiedzie z kijami. Ślady idą cały czas prosto, ale my się już wbijamy na przełaj, bo zobaczyliśmy tam budkę, ale ten szczyt jest w ogóle, tak dochodzimy do takiego wniosku, bardzo dziwny, bo podejście na początku było delikatnie strome, ale od dłuższego czasu mamy wrażenie, że idziemy po płaskim. To jest taki mega płaski szczyt. Gdzieś tutaj. Nie, no, ale gdzieś idziemy tak delikatnie, cały czas widać, że się wiesz, że cały czas idziemy do góry, tylko tak lightowo, nie? Były ze trzy takie podejścia jakby i dużo przepłaszczenia. Tak. Ale jak już zaczęliśmy w dół schodzić, to już uznaliśmy, że coś jest nie tak. W ogóle na początku już witaliśmy się z gąską, bo już myśleliśmy, że... Tak, a to było w ogóle nie to, co trzeba. Że to już Włochy. A to pod Włochami było. Źle ustawiłem GPS-a na początku i już myśleliśmy, że to już, a to dopiero się okazało, że dopiero jesteśmy pod górą. A tutaj już... Nam to zajęło dojście tutaj półtorej godziny, z godziny? Więcej jak godzinę to na pewno, bo... No nie wiem właśnie, o której dojechaliśmy. Dobra, dawaj, walimy przez te krzaki. Nie widzę jeszcze tej budki. Ale gdzieś tu jest, na pewno. A, tam, dobra. No, dookoła trochę, ale... Ciekawe, czy już widzicie. Może by było inaczej, gdybyśmy podeszli innym podejściem. Może to jest inne, bardziej strome podejście, takie wiesz. Może. To może jakieś rekreacyjne jest, albo co? Może, to na pewno... No szkoda, że tutaj nie puścili szlaku bezpośrednio przy szczycie. Albo nie zrobili jakiegoś łącznika żółtego szlaku na przykład, który by od niebieskiego tu poprowadził. Ale trafiliśmy. Dobra, Włochy. No, także na tle znaku jesteśmy, jakby co. Jak coś, to sobie kadr wytniemy i ja to tam odznakę już niedługo się będę ubiegał. Wracamy sobie powoli na szlak. Nie wiem, Marek, może jakąś choinkę na święta byś sobie wziął. Chłopie, ja w ogóle, gdzie ja będę z tym szedł? Zobacz, od metrowej po jakieś takie wielkie. No, w tych naszych blokach to nawet nie wiem. Człowieku, ja nie będę igieł sprzątał, od tego trzeba zacząć. No. Taki termosik ze sobą wziąłem. Termosik bez lustra w środku, tam są chyba jakieś dwie warstwy metalowe oddzielone powietrzem. I trzyma. Minęło już około 2 godzin. I jest jeszcze wrzątek praktycznie. Polecam. Historia z Włochami dobiega końca. Jest tu jeszcze jeden szczyt, Jaźwina, ale
Dzisiaj go nie zdobędziemy, bo byśmy wrócili już po prostu w nocy. Jest po 12, a nie, po 12, co ja mówię? Po 14. Po 14, czyli mamy jakąś... Jeśli chodzi o las, to myślę, że godzinę dnia. Nie mamy żadnych latarek, ani chyba też nie za bardzo nam się chce uderzać w las w nocy. Także ta jaźwina zostanie jeszcze na przyszłość. I idziemy sobie powoli już do drogi, już nas tutaj nic nie zaskoczy. Dobra, żegnamy się z wami. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Cześć!